Witaj internecie. Dziś materiał specjalny, który powstał w ramach podziękowania Wam za 5000 subskrypcji. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej i że będę wciąż w stanie robić dla Was content. Bez zbędnego przeciągania, zapraszam. 16-letnia Becky Marin Watts. Wśród kolegów i rodziny nazywana po prostu Becky. Była nastolatką mieszkającą w Bristolu w Wielkiej Brytanii, kiedy pozornie normalnego dnia rozpłynęła się w powietrzu. Choć początkowo funkcjonariusze sądzili, że nastolatka mogła po prostu uciec, to jednak tajemnice skrywane w jej domu ujawniły, że w rzeczywistości została zamordowana i to z brutalną precyzją. 3 czerwca 1998 roku Tania Watts i Darren Galsworthy doczekali się dziecka. Dziewczynkę nazwali Rebecca Marie. Para w krótkim czasie po ciąży postanowiła się rozstać, dlatego Becky mieszkała z matką. Kiedy jednak skończyła 3 lata, opieka społeczna, która od dłuższego czasu przyglądała się Tani, stwierdziła, że Becky powinna zamieszkać z ojcem, gdzie otrzyma lepszą opiekę i warunki życiowe. Mniej więcej w tamtym momencie Darren poślubił kobietę o imieniu Angie i zamieszkał z nią oraz jej 12-letnim synem Nathanem Matthewsem. Pomimo szybkiego obrotu wydarzeń, nowa rodzina powitała Becky z otwartymi ramionami, a przyszywane rodzeństwo wydawało się świetnie dopasowane, ponieważ Nathan zafascynował się swoją nową, młodszą siostrą. Mimo 9-letniej różnicy wieku i typowych kłótni między rodzeństwem, ta dwójka od razu nawiązała między sobą silną więź. Niestety Becky była nieustannie prześladowana w szkole, a nauczyciele opisywali ją jako niezwykle nieśmiałą i cichą. W rezultacie rozwinęły się u niej poważne zaburzenia odżywiania, a dziewczyna zaczęła się niepokoić samym faktem wyjścia z domu. Becky w dalszym ciągu borykała się ze swoim zdrowiem psychicznym, prawdopodobnie spowodowanym ciągłymi obelgami i dokuczaniem przez jej rówieśników. Angie zwróciła się do opieki dla dzieci i młodzieży z prośbą o pomoc w radzeniu sobie z narastającym stanem lękowym jej pasierbicy. Lecz niestety lekarze, którzy badali dziewczynę, zawiedli, stawiając nietrafne diagnozy. Szukając dalszej pomocy, Becky została zapisana na prywatne spotkania z pracownikiem socjalnym, podczas których wyrażała poczucie samotności i obawy, twierdząc, że pewnego dnia zostanie pobita, porwana lub co gorsza, zamordowana. Becky wspomniała również, że jeden z uczniów szkoły groził, że umieści jej nagie zdjęcia w sieci. Jest to niepotwierdzona informacja, ponieważ dziewczyna nigdy nie przyznała się do tego, że takowe zdjęcia kiedykolwiek były robione, a co dopiero komuś udostępnione. Po kilku spotkaniach Becky z pracownikiem socjalnym, ten stwierdził, że środowisko szkolne źle wpływa na nastolatkę. Zawnioskował on o to, aby dziewczyna została usunięta ze szkoły publicznej i zapisana do szpitalnej placówki edukacyjnej. Decyzja bardzo dobrze wpłynęła na dziewczynę, ponieważ Becky dobrze sobie tam radziła i w bardzo szybkim czasie zyskała grupę dobrych przyjaciół. Zaczęła także spotykać się z innym uczniem szkoły średniej imieniem Luke. Wszystko wyglądało na to, że problemy zaczęły znikać z życia 16-latki. Niestety sprawy przybrały jednak bardzo ponury obrót. Mniej więcej w tym czasie u Angie, macochy Becky, zdiagnozowano trudny do wyleczenia rodzaj stwardnienia kostnego, które odbiło się na całej rodzinie. W rezultacie napięcie wzrosło i w domu dochodziło do częstych kłótni i sprzeczek. Ogromną pomocą dla swojej matki okazał się jej syn Nathan i jego wieloletnia dziewczyna Shauna Hoare. Po postawieniu diagnozy Shauna została zarejestrowaną opiekunką Angie. To prowadzi nas bezpośrednio do 18 lutego 2015 roku. Becky wyszła z domu, aby spędzić wieczór w lokalnym klubie rugby. Następnie udała się do swojej przyjaciółki, by spędzić z nią wieczór i zostać na noc. Z zeznań, jakie złożyła jej przyjaciółka, Becky obudziła się bardzo wcześnie, po czym po prostu ubrała się i po zamienieniu ze sobą kilku zdań, 16-latka wyszła z domu swojej przyjaciółki. Z dodatkowych informacji dodać należy, że Becky pochwaliła się swojej przyjaciółce, że jest bardzo podekscytowana perspektywą spotkania ze swoim chłopakiem w ciągu dnia. Około 11:00 Luke wysłał do Becky wiadomość wskazującą na to, że jest gotowy na spotkanie. Odpowiedzi chłopak otrzymał wiadomość od swojej dziewczyny o treści: dobrze, ja relaksuję się przy muzyce. A potem nic. To była ostatnia wiadomość, jaką Luke otrzymał od Becky.
Dziewczyna nagle przestała odpowiadać na wiadomości tekstowe, połączenia telefoniczne i wiadomości na mediach społecznościowych. Początkowo rodzina zakładała, że wyjechała z przyjaciółmi lub chłopakiem, ale zaczęli się niepokoić, gdy następnego wieczoru nadal nie dotarła do domu. Rodzina skontaktowała się z policją i zgłosiła jej zaginięcie. Angie potwierdziła, że około 23 odbyła krótką rozmowę z Becky w ich domu w dniu zaginięcia, ale 16-latka spieszyła się na spotkanie, więc Angie nie była w stanie dowiedzieć się więcej. Biorąc pod uwagę wiek Becky i historię problemów psychicznych, policja poważnie potraktowała jej zniknięcie. Spekulowali, że mogła odebrać sobie życie, więc rozpoczęli zakrojone na szeroką skalę przeszukiwania pobliskich obszarów, ale nigdzie nie było śladu nastolatki. Przeszukując jej sypialnię, zdali sobie sprawę, że zginęły jej rzeczy, w tym telefon komórkowy, tablet i laptop. Co dziwne, wszystkie jej ubrania i pieniądze zostały. Władze twierdziły, że nastolatka mogła uciec, zabierając najpotrzebniejsze rzeczy i upierali się, że właśnie to stało się z Becky. Rodzina jednak naciskała, twierdząc, że Becky nigdy nie wyjechałaby tak po prostu z dnia na dzień, nikomu nic nie mówiąc. Wtedy kilka dni po jej zniknięciu, jej ojciec i babcia zwrócili się o pomoc do mediów. Założyli oni publiczną apelację do Becky o bezpieczny powrót do domu. Po tym wydarzeniu hashtag FindBecky zyskało ogromną popularność w mediach społecznościowych. Z drugiej strony, nie mając praktycznie żadnych wskazówek, detektywi zaczęli przesłuchiwać wszystkich bliskich nastolatki, zaczynając od członków jej rodziny. Na pierwszy ogień śledczy wzięli Shaunę, która powiedziała, że chociaż nie widziała Becky tamtego ranka, to słyszała, jak ktoś schodził po schodach w domu jej rodziców, a następnie trzask drzwi frontowych. Wtedy założyła, że to właśnie nastolatka wyszła z domu. Nathan twierdził, że był tamtego dnia w domu rodziców, ponieważ wraz z Shauną mieli opiekować się Angie. On również powiedział policji, że nie widział Becky osobiście, ale tak samo jak Shauna słyszał, że ktoś kręci się w domu. Biorąc pod uwagę zeznania tej dwójki, śledczy postanowili po raz kolejny wysłać ekipę do domu nastolatki. Przeszukując pierwsze piętro i schody, badacze odkryli małe krople krwi wokół framugi sypialni Becky, co dziwne na różnych wysokościach, co sugerowało, że doszło do czegoś w rodzaju bójki lub szarpaniny, której ktoś został ranny. Odkryli także odcisk palca i przesłali wszystkie znaleziska na testy. Detektywi po raz kolejny wezwali Shaunę i Nathana na dalsze przesłuchanie, biorąc pod uwagę nowe znaleziska. W tym materiale nie będziemy zajmować się analizą przesłuchań, jakie miały miejsce w stosunku do Shauny czy Nathana. Dodam jedynie, że większość ludzi prawdopodobnie byłaby bardziej rozżalona, płakałaby lub przynajmniej nie czułaby się tak beztrosko. Na nagraniu widać, że Shauna odsuwa się od detektywa, co wskazuje na to, że chce stworzyć dystans pomiędzy nią a śledczym. Na dodatek Shauna, mówiąc o Becky, mówi w czasie przeszłym, mimo że 16-latka wciąż uznana jest tylko za zaginioną. Nie jestem detektywem, ale już po samym tym nagraniu czuć, że coś jest nie tak. Podczas drugiego przesłuchania Nathan powiedział śledczym, że według niego Becky była bardzo niemiła w stosunku do swoich rodziców, jak również dodał, że bardzo często manipulowała swoim ojcem czy schorowaną macochą. Choć te informacje były dla policji ogromnym zaskoczeniem, nie mieli oni powodu, by zatrzymywać parę, więc po przesłuchaniu zostali wypuszczeni. Ale wszystko miało zmienić się następnego dnia. Wyniki badań zebranych wcześniej dowodów wykazały, że krew należała do Becky, a odcisk palca pasował do Nathana. Na podstawie tego, co powiedział podczas swojego przesłuchania, funkcjonariusze uznali, że dowody, które mają, wystarczą, aby aresztować parę pod zarzutem morderstwa. Oboje upierali się jednak, że nie mają nic wspólnego ze zniknięciem Becky. Mimo to policja umieściła parę w areszcie śledczym, a sami zdobyli nakaz przeszukania domu podejrzanych o morderstwo. Według raportu, który został podpięty do akt sprawy, mieszkanie było brudne, wszędzie walały się śmieci, a na podłodze i meblach znajdowały się rzeczy zrzucone na jedną wielką kupę. Praktycznie w każdym pomieszczeniu leżały sterty śmieci i worków wypełnionych po brzegi resztkami po jedzeniu i ubraniami. To wszystko wyglądało dziwnie, ponieważ zaledwie dzień wcześniej policja była w tym domu i wszystko wyglądało normalnie.
Po swojej pierwszej wizycie, gdy zjawili się tam dzień później, aby aresztować Nathana i Shaunę, zastali jeden wielki śmietnik. Jakby przez dom przeszedł tajfun. Ale coś jednak wydawało się dla śledczych bardzo podejrzane. Mianowicie wanna, która lśniła czystością. W jej pobliżu znaleźli również paragon z dnia poprzedzającego zaginięcie Becky, z którego wynikało, że ktoś kupił piłę tarczową, okulary ochronne i maskę na twarz. Idąc tymi śladami, detektywi udali się do sklepu, z którego pochodził paragon i zażądali udostępnienia im nagrań z monitoringu. Na nagraniu widać Shaunę i Nathana, którzy kupowali przedmioty znajdujące się na paragonie. Mając wszystkie dowody przeciwko zaprzeczającej jak dotąd parze, policja po raz kolejny zwróciła swe siły w stronę Nathana i jego dziewczyny. Gdy policja pokazała Nathanowi paragon, jak również zapytała o wannę w jego domu, chłopak wiedział, że nie ma już sensu walczyć i w końcu przyznał się do swoich mrocznych czynów. Podczas swojego ostatniego przesłuchania napisał pisemne przyznanie się do winy wraz ze swoim prawnikiem. Oto krótki cytat z tego dokumentu. W moim samochodzie miałem dużą torbę. Łom, kajdanki, taśmę klejącą i maskę. Wpadłem na pomysł, aby przestraszyć Rebekę poprzez porwanie jej. Chciałem ją porwać, żeby ją przestraszyć i dać jej nauczkę. Uważałem, że była samolubna, a jej zachowanie wobec mojej matki stanowiło zagrożenie dla jej zdrowia. Nathan twierdził, że wpadł w panikę i udusił Becky w momencie, kiedy spadła mu maska, po czym włożył jej ciało wraz z telefonem, laptopem i tabletem do dużej torby. Nathan powiedział, że włożył torbę do bagażnika w swoim samochodzie, po czym odjechał kilka kilometrów od domu, gdzie zostawił torbę z jej ciałem. Później przywiózł ciało Becky do swojego mieszkania, gdzie włożył zimne zwłoki do wanny i rozczłonkował. Sekcja zwłok wykazała później, że Becky została pocięta na 8 części i pośmiertnie doznała ponad 40 obrażeń, w tym 19 ran ciętych i kłutych nożem kuchennym. Następnie chłopak zostawił ciało w szopie ogrodowej w pobliżu mieszkania, które dzielił z Shauną. Na koniec dodał: Shauna nie wiedziała nic o tym, że spowodowałem śmierć Rebeki, ani o mojej próbie pozbycia się ciała. Nathan został oskarżony o morderstwo Becky i wkrótce po tym jej szczątki odnaleziono w miejscu, które wskazał. Później potwierdzono, że właściciele szopy ogrodowej, przyjaciele Shauny i Nathana, przyjęli od chłopaka kwotę 10 tysięcy funtów w zamian za pomoc i dyskrecję. Przyjaciele Nathana, którzy udostępnili mu szopę, również zostali oskarżeni o pomoc w przestępstwie i odsiedzieli karę w więzieniu za swoją rolę odegraną w tej sprawie. Po wyznaniu Nathana, Shauna ze łzami w oczach nadal zaprzeczała jakiejkolwiek wiedzy na temat tego, co stało się z Becky. Policja jednak nie wierzyła kobiecie, lecz wciąż musieli to udowodnić. Przez jakiś czas Shauna była zamknięta w areszcie śledczym i gdy miało nastąpić jej wypuszczenie, policja natrafiła na trop. Mianowicie chodziło o jej nagrania z rozmów telefonicznych. Policja odkryła przerażające wiadomości przesyłane między parą morderców, w tym plany porwania 16-latki w okresie poprzedzającym morderstwo Becky. Po jakimś czasie, prócz przerażających wiadomości, policji udało się zebrać materiał DNA Shauny z jednej z toreb, w której znajdowały się szczątki Becky, jak również na masce, którą miał na sobie Nathan w trakcie morderstwa. Shauna została oskarżona o morderstwo, a ponadto ta dwójka została oskarżona o spisek mający na celu porwanie, jak również uniemożliwienie zgodnego z prawem pochówku zwłok oraz posiadanie zakazanej broni. Podczas procesu Nathan twierdził, że śmierć Becky była straszliwym wypadkiem i chociaż przyznał się do innych zarzutów, to w swoich finalnych słowach powiedział, że zaprzecza zarzutowi morderstwa. Shauna zaprzeczyła jakiemukolwiek zaangażowaniu w sprawie morderstwa czy porwania. Po prawie 5-tygodniowym procesie Nathan został skazany na 33 lata więzienia, a Shauna na 17 lat więzienia. Choć sprawa morderstwa Becky została zamknięta, to jednak Nathan i Shauna pozostali w świetle reflektorów, ponieważ ich wiadomości ujawniły coś interesującego dla policji. W tym momencie wciąż toczy się śledztwo dotyczące Shauny i Nathana w sprawie tych dziwnych tekstów. Niestety na ten moment nie jesteśmy w stanie przedstawić wam nic więcej niż fakt, że ta dwójka mogła mieć coś wspólnego z morderstwem dzieci. Lecz póki policja nie wyda publicznego oświadczenia,
to ciekawcy inaczej będą milczeć w tej sprawie. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że to, co stworzyliśmy, przypadło Wam do gustu. Chciałem Wam serdecznie podziękować za Wasze zaangażowanie. Nigdy się nie spodziewałem, że te moje marne filmiki kiedykolwiek zrzeszą tyle ludzi ze sobą. A te grono wciąż rośnie, więc jestem zahajpowany i tak jakby endorfiny gdzieś tam we mnie buzują, więc dziękuję Wam jeszcze raz za 5000 subów, jak również za każdy pozytywny komentarz, każdy komentarz z konstruktywną krytyką, za każdą łapkę w górę czy udostępnienie moich materiałów, jak również chciałbym podziękować Wolfie, która użyczyła nam swojego głosu do tego materiału. Dziewczyna zrobiła naprawdę świetną robotę, więc jeśli to oglądasz, to dziękuję Ci bardzo i cała społeczność ciekawskich inaczej również bardzo Ci dziękuję. Być może w przyszłości Wolfie zagości jeszcze na naszym kanale i powiem szczerze, że będę naciskał. Będę naciskał. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję Wolfie, że pomogła mi stworzyć ten materiał specjalnie dla Was. A my słyszymy się w następnych materiałach dotyczących spraw kryminalnych. Na ten moment dziękuję, trzymajcie się i cześć.